Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale, w pierwszym filmie w roku 2023 i zaczniemy od czegoś nowego, no bo nowy rok, no to nowy ja można powiedzieć, dobra, to nie jest śmieszne. A więc zapraszam was na coś nowego, mianowicie zapraszam was na Overwatcha Kinowców. Jak wiecie lub nie, mamy Discorda i grupę na Facebooku pod nazwami Kinowcy Herosiego, chociaż nazwa prawdopodobnie niedługo ulegnie zmianie, ale to jeszcze nie teraz. I w ciągu zeszłego roku wpadłem na pomysł, że można by w sumie Discorda wykorzystać i zacząć właśnie też robić rzeczy typu Overwatch. Nie wiem, po prostu, no ja ogólnie jestem hajsownikiem, zawsze bardzo lubiłem Overwatcha hajsowników i tak sobie mówiłem, ej, mam Discorda, to może też bym sobie takie właśnie overki zrobił. No i jak powiedziałem, tak nasi ludzie z Discorda zrobili memy, tylko że ja po prostu będę nim i mi się nie chciał nigdy overka nagrać, ale uznałem, dobra, nowy rok, to zacznę tym jako pierwszą rzeczą, że jako pierwsza rzecz będzie nowa rzecz, to będzie w końcu obiecany przeze mnie overek. Dobra, także chyba nie ma co więcej mówić, także przechodzimy do rzeczy, ubieram słuchawki, i bierzemy się za przegląd naszego Discorda. A więc jesteśmy na kanale Memy do Overka. Ogólnie tak, tu są memy, takie zwyczajne po prostu memy tutaj są. Są memy do Overka oraz tu do góry. I tu macie jeszcze templatki, które staram się wam dostarczać różne rzeczy, po jakieś głupawe zdjęcia i tak dalej. Także myślę, że gdzieś tutaj nie zabraknie. O, przykładowo na przykład to. Tak, nie wiem, po prostu. No tak uznałem, ej, pojmiły. I będzie mi fajną templatkę. Dobra, więc przechodzimy już do memów, nie ma co. Więc zacznijmy. Hedoshi w drodze na czat, żeby powiedzieć wszystkim, co zrobić z filmem. Dobrze, buja. Tak jest, więc widzowie, skoro tutaj jest, że mam powiedzieć wszystkim, co zrobić z filmem, to wam mówię. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz. Więc jak jeszcze nie zrobiliście, zróbcie to teraz. Bo jest powiedziane, że mam wam powiedzieć, to wam mówię. Zróbcie to teraz. Jedna z lepszych templatek, jaka powstała. W sensie, ogólnie po prostu był ten taki vlog, gdzie sobie tak chodziłem po lesie przez minutę i po prostu do tej Adi ładnie przygotował wypięta. Nie wiem, rozbawiło mnie to po prostu. Nie wiem, w templatkach chyba tego nie ma. Chyba po prostu sobie tam czyste zdjęcie, ale to wygląda lepiej. Samo to wypierdaj po prostu. I to już jest gotowa templatka, także korzystajcie do woli. Jakby ktoś nie rozumiał, to jest związane z Minabi Studio. Aha, dobra, i teraz tak, tu jestem ja ogólnie, szef Uncio, tu jest Adi, tu jest Łuś, to jest MWN. MWN, nasz ziomek z Minabi, pozdrawiam cię MWN bardzo serdecznie, mam nadzieję, że oglądasz. Nie znam się, wiem, że to chodzi o Hell's Kitchen i chyba tu jest, nie wiem, tutaj chyba jest Wojciech Modest Amaro, nie wiem, nie znam się na Hell's Kitchen. O, tutaj jest wytłumaczenie o tym MWN-a. W sumie to jest taki inside mem, który Hedoshi wytłumaczy na odcinku. Dobra, nie da się to zrozumieć, pewnie sobie wstawiasz disco, mam ochotę wytłumaczyć, dokładnie ja nie mogę się powstrzymać. Ja też nie rozumiem, więc MWN, bardzo cię proszę, żebyś wytłumaczył. Wiem, że trochę późno, bo we wrześniu ten mem leciał, ale bardzo cię proszę o wytłumaczenie. Wyjdź stąd, a ja idę do szkoły. Tam jest szkoła. To wypierdę. No po prostu mówię, ten kat jest złoto po prostu, ja nie spodziewałem się, że, słuchajcie, bo to w ogóle było coś takiego, że ja po prostu sobie tak pokazywałem po prostu, że stamtąd przyszedłem, nie? I nawet się nie spodziewałem, że to jest idealne pod sobie templatkę. Naprawdę, to wygląda złoto, korzystajcie z tej templatki. Tak było na pierwszym headstreamie. Tak, bo wiadomo, czekajcie, to mam, patrzcie, kochani widzowie, pijcie dużo wody. Chyba nie ma streama, na którym bym wody nie wypił. No i tutaj MWG wykazał się kreatywnością. Mamy wyborową. Jak widzimy, Hedoshi jak mam odklejkę. Podoba mi się ten głaz, naprawdę ładny głaz. I myślę, że tutaj słuchaj mi rozmowę. Winner jest darmowy. Nie, licencję, tak, trzeba mieć. I mój po prostu, który zapomniał, który nie wiem, tak jakbym chciał kupić licencję do Winera. Miewa takie odklejki bardzo często, a ja muszę się z nimi zmierzyć. No w końcu jestem jego szefem, swoim zastępcą. Także takie odklejki to jest norma u Wolfa, jakby coś. O, tutaj Szybek, to jest bardzo fajne, patrzcie. 3x3, czyli taka... Władca piekiem jak wjechał, ładnie. No, to było piękne. Poprawka Hedoshi. Jeszcze raz muszę zobaczyć. Wjechał władca piekiem. Ja władca piekiem! Nie ty! Ja jestem największą gwiazdą Freebadera! No mówię, to pięknie wygląda. Kiedy ciasta Ania 69 prosi o pij zdjęcie. Mogę tego nie komentować. To nie wygląda dobrze. Tutaj legendarny też mem taki, który byśmy dawno temu zrobili z Szybkiem. I jeszcze z spojrzakiem tutaj, którego macie niżej. O! Tutaj. Wybrałem do priorystytu demon prędkości. 99! To jest chyba tempo?
Tak, chyba to jest tempo 99, ale znawcy tutaj FIFA poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale chyba to jest tempo, czyli 99, no to jest bardzo dobre tempo. Ogólnie, jeżeli to znajdę, poczekajcie, poszukam, to jest chyba w templatkach, mieliśmy taki właśnie mem, który myśmy dawno temu zrobili, to może być w templatkach, tylko muszę to znaleźć. O właśnie, to jest to, zobaczcie, to jest powierzchnia, tu jestem ja, dawno temu po prostu tych zrobiliśmy i powstały z tego różne memy i powierzchnia, jak je udostępnił, także korzystajcie z tego też. Dobra, co dalej? Daga, coś tam, żeby tylko było kochać taki gówno coś. Co mnie kurwa mówi? Co ty sobie myślisz? Co ja sobie myślę? Gnoju jeden. Kurwa gnoju, zobaczymy jak bomba pierdolnie. Nie wiem, no bo to może jest jakieś mega wybite, mnie to po prostu bawi. No patrz. Co mnie kurwa mówi? Co ty sobie myślisz? Co ja sobie myślę? Gnoju jeden. Kurwa gnoju, zobaczymy jak bomba pierdolnie. Dobra, co dalej? Kiedy twój starszy pomyko i nie wrócił? Dobra, mamy kolejny śmiech do memu. Będzie tutaj bratka spokojnie. Ale nie, ten śmiech naprawdę, to on wszedł super. Nie wiem, ja mam taki dziwny śmiech. Nie wiem, ja się nie umiem jakoś sobie. Ja mam śmiech, jak nie wiem jak w sumie. Więc mam dziwny śmiech po prostu. Dalej. Oczekiwanie versus rzeczywistość. O, wiem! Dobre, no to jest dobre, no. Hedosi, jestem dumny z tego. Ja też jestem dumny. Foxy, to jest propsowa dla ciebie. Łopeczka w ogóle się należy. No nie, no ten taniec kaczuszek to była chyba jedna z rzeczy, którą zrobiłem na streamach. Musimy więcej takich rzeczy porobić. Hedosi wrzuca odcinek. Lewy daje komentarz. Kancelaria adwokacka Hedosiego. Oh shit, here we go again. Ogólnie tak szybko wytłumaczenie. Mianowicie, nie wiem czy pamiętacie, był kiedyś taki stream, na którym graliśmy z taką ekipą Minecraft Projekty. Dawniej to była ekipa Power Production, czy tam fabuły robiliśmy. No i ja w tych fabułach też ogólnie uczestniczyłem. I my z Lewym często jakoś tak w komentarzach po prostu lubimy się jakoś, no tak pośmiać ze siebie i tak dalej. I ogólnie powstało coś takiego, że część moich znajomych jest tak zwanymi obrońcami Hedosiego. I po prostu jak przychodzą, to oni czasami piszą pieśni, komentarze takie... dużo już komentarzy takich, powiedzmy, mnie broniących. Ja bym tak po prostu miał taki inside mem, że po prostu są obrońcy Hedosiego. Albo jak powiedział Adi, kancelaria adwokacka Hedosiego. Ja oczywiście wolę obrońcy, ale obrońcy Hedosiego są naprawdę dobre mordy. Kiedy ja nie wiem co pisać, bo podobno nie bym odpisywać na komentarze, to oni odpisują za mnie. Także dziękuję wam za dobrą robotę. Gdy próbujesz ugłaskać swoją dziewczynę, gdy jest na ciebie zdenerwowana, co jest? Czekajcie, co to było? Chyba Tales of the Jedi. Serio, zmienię taki kadr? Nieźle. Gdy ty się na nią słusznie gniewasz, ale ona cię przeprasza i nie masz serca się nią gniewać. W ogóle gniewasz przez rzecz z kropką. Jak coś, to łów nie mówię w ortografię. Spokojnie ogarniemy to. Ale dosłownie to trochę wygląda jak taki smut, patrzcie. Mój w ogóle dobie wtedy pisał: ej Hedosi, zrób mi tę platkę do mema, żeby było po prostu smutna mina, bo ja chcę zrobić fajnego mema. I zrobiłem coś takiego. Nie wiem, czy wyszło, nie wiem. Daj, gdy próbujesz kogoś coś poprosić, ale nie umiesz prosić. No, w sumie można. Ty tłumaczysz rodzicom, czemu dostajesz jedynkę z matmy? No bo słuchajcie, to jest tak, ogólnie podwozie było złe, szyny były złe i wszystko było złe i w ogóle dostałem jedynkę, więc proszę nie gniewajcie się na mnie. Dobra, tutaj nie akurat ze mną, ale niemiecki żołnierz 45, który walczył z Polakami w Anglii, Francji, Polsce, Włoszech i Afryce, widzący polską flagę w zniszczonym Berlinie. Ty potworze, czy możesz w końcu? Mamy tam coś jeszcze? Mamy. O, tutaj sam zrobię beba. Nie powinienem sam robić memów, a jednego chociaż zwłaszcza, że to mój pierwszy mem w życiu chyba. Mamo, możemy mieć 2-1-5 w domu? Mama, mamy 2-1-5 w domu. 2-1-5 w domu. Poznajcie ekipę 2-1-2. I nawet dodałem wyjaśnienie, że jakby ktoś nie wiedział. 2-1-5 to zespół apelów, którego słucham, jakby ktoś nie wiedział. Tak jest. 2-1-5 to gang. No i na tym się kończy, bo jest jeszcze reakcja, że jego najszczersza, podkreślmy, najszczersza reakcja, czyli to. Dobra, okej. No, trudno. No nie każdy musi jakoś super zareagować, tak? Ej, dobra, w sumie to było całkiem mniejsze. Nie wiem, czy właśnie tak jakoś nie mogłem zebrać wcześniej do grania tego overka, a było całkiem fajnie. No, pogadaliśmy sobie, pośmialiśmy się. Jak wiadomo, jestem nieśmieszny, także bawią mnie dziwne rzeczy, ale też bawią moich widzów, więc mamy humor podobny, jak widać, więc super. Jeżeli wy też byście chcieli wziąć udział w overku, no to zapraszam was na Discorda, link tylko macie w opisie i wbijajcie memy do overka, róbcie memy. Templatki, postaram się wam też jakieś templatki dostarczać, na przykład teraz z dzisiejszego odcinka mi się coś się znajdzie i będziemy sobie tak dalej cisnąć fajnie. Może też na Facebooka byśmy dorzucili jakieś memy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Na pewno
tutaj na Discordzie BMW. Mam nadzieję, będzie teraz pełno. No i to już będzie na tyle w tym odcinku. Także jeżeli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się jeszcze długo w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!